Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, z przyjemnością słuchałem Pani Poseł, która sprawozdawała w imieniu Komisji, później posła Marka Plurę, a później już były głosy, które są jako żywo realizacją wytycznych, które przekazał przewodniczący klubu Twój Ruch na posiedzeniu tego klubu, jak należy podchodzić do tego trudnego tematu. I mówię to z dużą przykrością, bowiem na posiedzeniu komisji słuchaliśmy argumentów. Słuchaliśmy argumentów rodziców różnych i tych, którzy są tutaj obecni, którzy bardziej podkreślają ten rodzaj pomocy ze strony nas, całego społeczeństwa, bo państwo to my wszyscy, w formie finansowej, bezpośrednio, a sami deklarują się jako opiekunowie swoich dzieci. I rozumiemy to wielkie wyzwanie i poświęcenie. Ale też słuchamy głosu rodziców, którzy mówią, że chcą być aktywni, chcą, aby ich dzieci nie były zamknięte razem z nimi w ich domach i oczekują dalszego wspierania organizacji, fundacji, stowarzyszeń, tych ośrodków, które pomagają w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi. I wskazują jako dobrą drogę, dobrą dla dziecka, które wymaga kontaktu z rówieśnikami, które może tam liczyć na fachową pomoc, na rehabilitację, na naukę i mechanizmów wsparcia jest bardzo wiele. I ten kierunek i jednych poglądów i drugich musi znaleźć sensowne rozwiązanie. Nie mogę zrozumieć zarzutów, które dzisiaj padają, że rząd przedstawił projekt, posłowie w efekcie przedstawili projekt, który odnosi się tylko do podwyższenia świadczenia. Po pierwsze, przypomnę, że to podwyższenie świadczeń ma miejsce od pewnego czasu, od czasów rządów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I niech nie mówią tego ci posłowie, którzy pochodzą z partii politycznych, które miały okazję wykazać się czymś lepszym niż być może to, co my dzisiaj robimy, a nie zrobiły nic. To brzmi jak czysta hipokryzja. Wczoraj na posiedzeniu komisji jeden z byłych już posłów Prawa i Sprawiedliwości, poseł Cymański, mówił o działaniach, jakie ta partia w czasach, kiedy był jej członkiem, podejmowała. Dawała wsparcie w ulgach najbogatszym. I podkreślał to w sposób bardzo wyraźny i czytelny. A nie można zarzucić mu, że nie wie, o czym mówi, był także członkiem tej komisji. Więc naprawdę odłóżmy te wytyczne, o których mówił poseł Palikot, w wykorzystywaniu umiejętnym problemu do realizacji własnych celów politycznych, a zajmijmy się problemem. Nie pomijajmy głosu tych, którzy bezpośrednio zetknęli się z problemem niepełnosprawności. Nie zarzucajmy nikomu złej woli. Podejdźmy z dużym zrozumieniem dla aktywności i rodziców, i wszystkich, którzy tworzą organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym. To rozwiązanie, które przedstawił rząd, jest przyspieszeniem działań w zaplanowanym systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Warto jeszcze raz podkreślić o tych działaniach, które są podejmowane przez inne resorty, przez resort chociażby edukacji. Nie wszędzie i wszyscy dojrzeliśmy do tego, żeby należycie zauważyć problem niepełnosprawności. Ja też osobiście w swoim biurze odbierałem interwencje rodziców, którzy mając dziecko z niepełnosprawnością mieli problem w przekazaniu takiego dziecka pod opiekę szkoły, a przecież jest program i jest wsparcie dla tak zwanej edukacji włączającej. I tam nie obowiązywał przepis, który by zakazywał przyjęcia takiego dziecka. Tam funkcjonował w tym przypadku jakaś bariera mentalna, jakiś strach przed odpowiedzialnością za takimi osobami. Warto dzisiaj przypomnieć głosy, które padały podczas posiedzenia komisji, mówiące o tym, że kiedyś, przed laty, sytuacja była o wiele gorsza, że osoby z niepełnosprawnością, aby wyjść na spacer, na ulicę, musiały to czynić nocą, aby nie narazić się na przykrości. Dzisiaj chyba największą wartością z tej dyskusji, poza dodatkowymi środkami, które będą sukcesywnie przekazywane potrzebującym, jest zmiana sposobu myślenia, jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem niepełnosprawności. To jest to, o czym mówią sami rodzice, że oni osiągnęli pewien efekt,
bo łatwiej dzisiaj jest im uzyskać pomoc w prostej, codziennej czynności, chociażby przy wsiadaniu do autobusu z osobą niepełnosprawną, z dzieckiem niepełnosprawnym. I niech to będzie naszym podstawowym zadaniem, zmiana sposobu myślenia i funkcjonowania, doceniając dobrą wolę tych, którzy robią duży, wielki krok na tej trudnej drodze, bez wzajemnych zarzutów i oskarżeń. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem sprawozdania i dalszymi pracami nad przedłożeniem poselskim. Dziękuję.